zbliża się wiosna. Wszyscy pamiętamy o tym, żeby zrobić przegląd samochodu, żeby mieć podbite badania techniczne. Natomiast często nasze panie zapominają o tym, żeby przyjść do lekarza, ginekologa i zrobić sobie podstawowe badanie profilaktyczne. Raz w roku, podkreślam, raz w roku. Co ono powinno obejmować? Wywiad. Raz. Dwa. Badanie ginekologiczne. Niezmiernie ważne, niezmiernie istotne. Trzy. Badanie USG. Cztery. U pań, które nie miały wykonanej cytologii w ostatnim czasie, przynajmniej w okresie ostatniego roku, ma badanie cytologiczne zostać wykonane z oceną tego badania, no i oczywiście z zaleceniami, które będzie dotyczyło tych wszystkich czterech elementów, o których sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Oczywiście wszystkie te badania służą jednemu najważniejszemu celowi, a mianowicie poszukiwaniu zmian, poszukiwaniu raka, poszukiwaniu nowotworu. Więc podstawowe składanie, składowe tego badania jednoznacznie wskażą, które elementy u naszej pacjentki są chore i które powinniśmy niestety w jakikolwiek sposób tą diagnostykę rozszerzyć, a nawet często kończyć zabiegiem operacyjnym.